Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Było kilka pytań o karty czytowe na Śląsku i proszę się nie obawiać, będzie krócej tym razem. O karty czytowe funkcjonujące na Śląsku i o informacje o ich wycofaniu. Szanowna Wysoka Izbo, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Otóż trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. To znaczy karty faktycznie na Śląsku funkcjonują, tylko nieprawdą jest, że karty funkcjonujące w województwie śląskim, a więc system tak zwany start, jest systemem, który, przy pomocy którego można sprawdzić dowód ubezpieczenia pacjenta. Znaczy, to nie jest dokument, który to potwierdza. Jedyne dokumenty, które potwierdzają, to są te dokumenty, które wynikają z przepisów ustawy o świadczeniach. Natomiast karta czipowa funkcjonująca na Górnym Śląsku, takiego w województwie śląskim, takiego dokumentu nie stanowi. A więc jest to bardziej przyzwyczajenie i sposób traktowania takiego, a nie innego. Natomiast nie rozwiązanie, które musi i powinno w taki sposób funkcjonować. Oczywiście można sprawdzić na przykład świadczenia, jakie były pacjentowi udzielane, tylko że proszę zwrócić uwagę, że nie jest to sytuacja, której dzisiaj nie ma. To znaczy Narodowy Fundusz Zdrowia posiada informacje o każdym świadczeniu skategoryzowane według numerów PESEL świadczeniobiorców, o każdym świadczeniu, które zostało pacjentowi udzielone, poza częścią świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, tam gdzie mamy stawkę kapitacyjną. Generalnie przy finansowaniu świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązuje zasada, że żeby świadczenie mogło zostać sfinansowane ze środków publicznych, musi być zaraportowane przez świadczeniodawcę do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast co do informacji pojawiających się o wycofaniu kart chipowych na terenie województwa śląskiego. One, proszę Wysokiej Izby, w sposób naturalny zostaną zastąpione nową kartą ubezpieczenia zdrowotnego, która jest przewidziana do uruchomienia w ramach projektu PLID, a więc nowego dowodu osobistego. Pan poseł Górski mówił o tym, że nie jest możliwe zbudowanie systemu i upublicznienie systemu dotyczące centralnego wykazu ubezpieczonych do każdego gabinetu lekarskiego w czasie kilku miesięcy. Przewidujemy, że to powinno stać się do 1 września 2012 roku. Tyle tylko, że pan poseł Górski zdaje się nie wie o tym, że my nie budujemy centralnego wykazu ubezpieczonych, który został przez Narodowy Fundusz Zdrowia już zbudowany, a jedynie będziemy go udostępniać do gabinetów lekarskich, do przychodni, do świadczeniodawców. A więc to jest kwestia bardziej zakupu serwera, postawienia repliki centralnego wykazu ubezpieczonych i umożliwienia komunikowania się przy pomocy narzędzi dzisiaj dostępnych świadczeniodawcom z tym systemem, a nie budowa nowego systemu. Pan poseł Szwed pytał o projekt ustawy, który został przygotowany przez pana profesora Religę. Ja chciałbym powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że Sejm poprzedniej kadencji, a więc nie za czasów pana profesora Religi, kiedy pan profesor Religa pełnił funkcję ministra zdrowia, tylko za czasów, kiedy ministrem zdrowia była pani marszałek Ewa Kopacz, została przygotowana, skierowana do Sejmu, uchwalona przez Sejm i weszła w życie 1 stycznia 2012 roku ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. A więc nie jest to tak, że cokolwiek na tę okoliczność nie zostało zrobione. I oczywiście ten projekt jest w sposób naturalny kontynuacją prac, które były prowadzone w Ministerstwie Zdrowia, także w latach wcześniejszych. Co do pytań o e-receptę i generalnie duże zagadnienie, jakim są projekty informatyzacyjne w ochronie zdrowia. Oba projekty ujęte w dwóch programach unijnych mają zostać sfinalizowane do końca trzeciego kwartału 2014 roku i to jest harmonogram prac, który został przedstawiony, przyjęty w studium wykonalności do tych projektów w roku 2008 i w tym momencie jest po prostu realizowany. Może nie jakoś specjalnie z fajerwerkami i z wielkim hukiem, natomiast on po prostu się dzieje. W tym momencie są rozstrzygane postępowania przetargowe na kwotę blisko 500 milionów złotych związane z tymi projektami. Pan poseł Balk mówił o tym, że
będziemy mieli, że mamy dramatyczną sytuację w szpitalach, bo szpitale się zadłużają, będą się zadłużać w związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej. Ja nie bardzo dostrzegam związek, natomiast chciałbym powiedzieć panu posłowi tylko jedną rzecz, że dynamika zadłużenia trzeci kwartał 2011 roku do trzeciego kwartału 2010 roku w polskich szpitalach to jest spadek o niewielki może, ale spadek zadłużenia o 1,1%. Natomiast zadłużenie szpitali od blisko kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie w okolicach 9 miliardów, pomiędzy 9 miliardów 700 a 10 miliardów złotych i jest to, nie ma ani tendencji rosnącej, ani spadającej, po prostu to zadłużenie jest na takim poziomie, natomiast liczba podmiotów, które nie mają na koniec trzeciego kwartału żadnych zobowiązań wymagalnych, to blisko 70% wszystkich szpitali. I w końcu jedna jeszcze rzecz. Proszę Wysokiej Izby, bo szafujemy 300 milionami, 400 milionami, równie dobrze można by było powiedzieć 15 milionów, albo 500, albo miliard zwiększonych dopłat do pacjentów. Znaczy tak naprawdę, proszę Wysokiej Izby, te dane będziemy mieli wtedy, kiedy będą do nas schodziły raporty refundacyjne. Dość powiedzieć, i to w żaden sposób nie ujmując temu, kto przygotowuje raporty dotyczące odpłatności pacjentów, one w ostatnim czasie ulegały dość istotnej, były dość mocno zmienne. Na dzisiaj my możemy powiedzieć tyle, że spośród blisko 3000 leków, leki z ceną niższą, ceną detaliczną brutto niższą niż w roku 2011 będą miały 2175 pozycji, natomiast wyższą 765 pozycji. Jak się będzie kształtowała dopłata? Ja bym nie przesądzał, bo mamy tutaj z jednej strony szacunki firmy, z drugiej strony my szacujemy, że będzie to wyglądało zdecydowanie inaczej i w końcu o zakupie leków przez szpitale za 99 groszy, no warto by było sprawdzić, znaczy nikt nie odmawia dzisiaj możliwości dokonywania zakupów przez szpital po cenie niższej niż cena detaliczna, która jest ceną maksymalną, po której szpital może kupić lek. Natomiast jeżeli ktoś kupował leki za 99 groszy, a teraz mówimy, że nie będzie mógł kupować leków za 99 groszy, to też dobrze by było sprawdzić, czy na przykład nie było to w ramach porozumienia pakietowego i czy inne leki w takiej sytuacji nie były przez podmiot zamawiający przepłacone. Dziękuję bardzo.